Dobra, to się nagrywa. Ale nie nagrywamy podcastu wideo? No nagrywamy podcast wideo, ale jednocześnie... Ups, wylałam kija. Jednocześnie muszę nagrywać audio telefonem, bo ty czasem cicho mówisz. A, no tak. No to możesz sobie go trzymać. Otrzymaj o tu. Ale staram się głośno mówić. Czekaj, musimy dzisiaj to jakoś ustawić. Coś ci działa. Do kubka. Czekaj. Kubek, albo ja pójdę. O nie, o tak, tak będzie stało. W tym zmiks. Jest git. Więc cześć wszystkim, tu Maja i Marysia i witamy was w drugim ever podcaście wideo, jeżeli ktoś tego słucha. Mania, nie kalecz polskiego, błagam cię. Drugim ever podcaście coś tam. No bo łatwiej powiedzieć po angielsku. Ale to zdanie jest... Nie, zrozumiałaś. Jaki masz problem? Siedzimy sobie właśnie na kempingu w pokoju. Jeżeli ktoś tego słucha na Spotify'u albo gdzieś, gdzie jest tylko audio, to polecamy obejrzeć wideo, bo to się rzadko zdarza, żeby był podcast z wideo. Ten podcast jest sponsorowany przez Mixit.pl. Chciałam powiedzieć naszą ulubioną, przynajmniej moją ulubioną. Nie przesadzaj. Firmę z przekąskami ever, twoje ulubione słowo. Ale ja lubię słowo ever, ale tu po prostu w tym zdaniu nie pasowało. No dobra, Mixit.pl. Cudowna firma z pysznym żarciem. O, tego już nie jadą. Co to jest? To są orzeszki. Te. Nerkowce z pekanami. A dopiero z rozmarynem. To umijesz jeszcze raz. Z rozmarynem. Smakują jak las. Mhm. No serio. To jest ale taki dobry las, taki bardzo dobry las. W sensie, no dobra, to może źle zabrzmiało, bo jakbym powiedziała, że coś smakuje jak trawa, to by to źle brzmiało, ale... No, to... No. O, już jadłaś, widzę. Wolę te, które są takie te z chili i miodem. Ale to też to bardzo dobre. Maja przesypuje banany. To uzależnia. Dobra. Ja nie lubię ostrego, więc chili mi nie pasowały. A te są dobre, ale nie jadłabym ich. Wolę słodkie rzeczy z Mixit, bo są o niebo lepsze. Moje ulubione to wszystkie z czekoladą. Dlatego też dzisiaj nie mamy już nic z czekoladą, bo wszystkie rzeczy z czekoladą zeżarłyśmy w ciągu ostatnich 2 dni. Zeżarłaś? Ale mamy jeszcze te batony. Dobra. Przejdźmy do bananów. Do tego, że banany są zarąbiste. Daj. One tak chrupią. Ale one są chrupiące, a jednocześnie się rozpływają w buzi. I są takie delikatne. Uwaga. 3, 4. Czekaj. Dobra, to na 3, 4 chrupiemy do mikrofonu. Czekaj. 3, 4. Dobra, nie mogę tego cały czas jeść, bo nic nie będę w stanie powiedzieć. Chciałam wam jeszcze powiedzieć, że z kodem rabatowym Marysia5 na Mixit.pl do 30 czerwca macie 5% zniżki, więc korzystajcie, kupujcie sobie pyszne rzeczy. Gorąco mi. A mi jest idealnie. Bo nie mam pod... A było mi zimno cały czas. Ale ja jestem ubrana na czarno, muszę iść się przebrać, bo nas zaraz prześwietli. Albo zdejmij koszulkę i załóż bluzę, będzie ci idealnie. Nie, idę przebrać koszulkę. No powiedz coś ludziom. Jadę w ten wtorek do Energyland z klasą i obejrzałam już wszystkie filmy na YouTubie odnośnie Energylandii i znam każdy rollercoaster na pamięć. W sensie trasy każdego rollercoastera i każdą nazwę. Ubrałam sobie dokładnie to samo, co miałam, tylko że zamiast w formie bluzy, to w formie koszulki. Oj, Marysia. Wyglądam, jakbym szła na WF. Mhm. Dobra. Jeszcze jedna koszulka. Mam banany w zębach. No. Ja też. Trudno, będę miała. To jest podcast. No właśnie. Dobra, koniec tego żarcia, bo nic nie powiemy. Zaczniemy od historii z kempingu w pokoju, żeby było tematycznie, skoro tu jesteśmy. A później, jak nam zostanie czasu, bo chcę, żeby to trwało tak z 25 minut, bo jak będzie dłużej, to nam się aparat przegrzeje i rozładuje. Opowiedzmy, jak nas mama wygoniła z ogniskiem. Więc, spędzałyśmy sobie... Mam bana... A, patrz. Możesz mi nie przerywać? Wow, świetnie. To wygląda jak kukurydza. Ale jest lepsze niż kukurydza.
Dasz mi coś powiedzieć? Więc. No mów. Czekaj, bo przewróciłam mikrofon. Jezus, masz. Więc. Co ja chciałam powiedzieć? O, ognisku. Dobra, więc. Wymyśliłam, że zrobimy na kempingu w pokoju ognisko. I kupiłam w tym celu takiego jednorazowego grilla. I stwierdziłam, że nie będę go rozpalać w pokoju, bo jakby nie wiem, co się stanie i jak będzie za dużo ognia, to będę miała później cały sufit brudny. Okej. Okay. Już. Tutaj kawałek. To są moje ulubione. Patrzcie, czekaj, pokażę ludziom. To jest super. Bardzo. No daj. No daj batona, daj batona. Samolociki wylądował. Zjadłaś te. Nie. No bo jak mi wepchnęłaś te buzi? Co ma sobie wepchnęłaś? Nie, ty mi wepchnęłaś. No było się tak, nie to. No, masz tam guzaś do ręki. Bo byłoby za łatwo. No to masz teraz zjedzone za dużo. Nie, jeszcze za. Dobra, mamy ich jeszcze 7. Żarcie na podcaście nie jest najlepszym pomysłem, bo cały czas trzeba przełykać, a później jak coś mówię, to mam całą gębę śliny. Ale... Zacznę spędzić. No, więc... Majka, nie przerywaj. Albo sama opowiadaj. Więc chciałam... Czekaj, czy mam coś w zębach? Stwierdziłam, że rozpalę tego grilla na balkonie. No i zaczęłam rozpalać na balkonie, wszystko szło świetnie. Przez tato popatrzył się, uśmiechnął, ha, 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 super, poszedł. Przyszła mama. Co wy tu robicie? W całym domu czuć tym ogniskiem! Proszę z tym gdzieś wyjść natychmiast! Zaraz sąsiedzi zadzwonią po policję! I będę kryminalistką! No więc, jak rozpalonego grilla wynieść na zewnątrz? Przykryłam to wszystko folią aluminiową. Wzięłam dwa noże, czekaj, muszę sobie gdzieś postawić. Wzięłam dwa noże i tak tymi nożami zaginałam tą folię pod tym grillem, bo to była taka tacka, taka rozmiaru kartki A4, trochę większa. I ja już to wcześniej przewidziałam, że trzeba mieć coś pod spodem, więc położyłam to na takiej blasze do pieczenia i na to była taka kratka do pieczenia i dopiero na tym stał ten grill. Więc wzięłam te blachy, to jeszcze dymiło, ten dym się wydobywał z pomiędzy tych folijek, no i po klatce schodowej na dół, na zewnątrz, na trawę, trzeba było znaleźć jakieś miejsce, gdzie nie było ludzi. No, aż... no będę cię trzymać. Nie musisz aż tak blisko. Okay. I rozłożyłyśmy sobie koc piknikowy i dokończyłyśmy ognisko na kempingu w pokoju poza domem. I jeszcze przed nasz kolega i on idzie i tak, co wy tu robicie? A ja tak, no coś nam nie wyszło, bo właśnie robimy ognisko na kempingu w pokoju. A on, ale nie jesteście w pokoju. A ja, no właśnie. No właśnie i to poszło nie tak. No, czekaj, opowiedz tą historię, jak szłyśmy po tego kija w środku nocy. Dobra, więc czekaj. No, Majka, przestań żreć. No. Więc byłyśmy w lesie po chrzyszki. Przywiozłyśmy z tego lasu... Gałęzie. Cicho! Gałęzie brzozy i takiego ogromnego 3-metrowego kija. A miałyśmy jechać po chrzyszki. Nieważne. To my. To takie typowe my. I ten kij został przed domem. A na dole śpi nasz tata i musiałyśmy iść po tego kija tak, żeby nikogo nie obudzić. Przede wszystkim taty na dole i tata jeszcze chrapał. Było gdzieś koło północy. Tak, i otworzyłyśmy tak cicho drzwi i tak cichaczem zeszłyśmy sobie powolutku po schodach. Po tego kija. Po tego kija. No i a jeszcze jak otwieramy drzwi, to ja mówię Maj, normalnie jakbyśmy się wymykały na imprezę. I Maja dostała od tego takiej głupawki. No nie wiem po co powiedziałaś, bo to było logiczne, że ja się zacznę śmiać. Jeszcze no, w nocy człowiek dostaje większych głupawek, więc ona tutaj już prawie ryczy ze śmiechu. Tam tato śpi, zaraz się obudzi. I chrapie. Ja tu próbuję wydostać tego kija. I tak. Marysia bierze tego kija. I prawie walnęłam w drzwi sąsiadów. Nie, to ja walnęłam z drzwi sąsiadów. No, prawie. Fajna pobudka w nocy. No i później manewrujemy tym kijem, żeby wejść z nim do mojego pokoju, bo droga była kręta, wąska, a kij bardzo długi i krzywy.
To jest ten kij, jakby się ktoś zastanawiał. To jest ten kij. Czekaj, ja muszę się tu jakoś położyć. No ja też się mogę... Czekaj. O, mam pomysł. O, ja będę tak leżeć. O, ten kij jest niewygodny. No dobra, może być. Czekaj. O! Czekaj, bo muszę sobie tak ułożyć. Czekaj, muszę ten mikrofon gdzieś położyć. W bananach. Na bananach. W bananach. No nie w bananach, bo tak jest okej. Okay. No dobra. Czekaj, bo to się przekrzywia. I runie. Dobra? Jest. Ale to musi być piękny kadr w tym momencie. Poczekaj, żeby to zobaczyć. A mnie spędzi noc. A, to komar! W ogóle... Dobra, tu mnie komar ugryzł. O, tu! Przez Marysię. Tak, wszystko jest przeze mnie. Wszystko normalnie. No, istnienie komarów jest moją winą. Tak, to jest twoja wina. Fascynujące. Przejdźmy dalej. Ale masz ładny włos. No wiem. Ja miałam robione testy alergiczne dawno, dawno temu i okazało się tam, że mam uczulenie na brzozę. I to tak przypadkiem. Akurat ten las, do którego pojechałyśmy po szyszki, to tam rosły tylko brzozy. No i zebrałyśmy te gałęzie i ja zapomniałam o tym, że mam uczulenie na brzozę. No i później przyniosłam tą brzozę do pokoju i cały czas mnie swędział nos i miałam taką wodę w nosie i aż zaczęłam kichać i teraz też mnie strasznie swędzi nos, bo leżę na kiju brzozy. Ale to już jest ostatni dzień i dzisiaj ten kemping rozmontowujemy. Rozmontowywujemy. Rozmontowywawywujemy. No rozmontowywujemy. Rozmontowujemy. Rozmontowywawujemy. No koniec kempingu, tak? I wysalamy to ze drzwi. Dokładnie. W ogóle co my zrobimy z tym kijem? Gdzie my go wyniesiemy? No pole dzieci się będą bawić. No nie rzucimy tak kija do piaskownicy. Nie, mam pomysł. Otworzymy okno i tak... Jak będzie szedł Sonia, którego nie lubimy, to jeszcze naostrzymy ten kij na końcu i... Siup! Łap pan! Ej, dobrze, że się położyłam. Dobra, mam jeszcze jakieś historie z kempingu? A, ja mam dobrą historię. No to dawaj. Zawsze jak ty mówisz, że cię swędzi nos, to mnie też swędzi. I jak ciebie nie było, to przez pół roku nie swędził mnie nos. A teraz przyjechałaś, powiedziałaś, że cię swędzi nos. I mnie też zaczął swędzić. O, i teraz też mnie znowu zaczyna swędzić. Nie, no to pod nosem, o tu. No, fuu! Przecież nie palec w zęby. Piranie. No, spadaj. No, my God, Jesus! Dobra, opowiedzmy jakąś historię. Albo czekaj, ja zobaczę, co mam w folderze na podcast. O, już to trwa 15 minut. Boże, ale my potrafimy pięknie gadać bez sensu. Za to powinny być jakieś nagrody. Czekaj, to opowiedziałam. To wyczarował mi Nutellę, co? No dobra, czekaj, aż oplułam telefon. Jak byłam mała i miałam tak... Czekaj. Co? Musisz sobie poprawić włosy? Tu nie ma włosów. No, Majka, no! Jak byłam mała i byłam gdzieś w przedszkolu, to tato wyczarowywał mi Nutellę. Polegało to na tym, że on stał w kuchni, a ja w przedpokoju i miał taką czarną szmatkę. I mówił tam jakieś zaklęcie, takie, że abrakadabra, szedł do kuchni, wkładał w tą szmatkę tubkę, no to nie była Nutella, tylko taki krem czekoladowy był w tubkach. Wkładał to w tą szmatkę, wychodził z kuchni, pokazywał mi wnętrze tej szmatki i tak, proszę, wyczarowałem ci Nutellę. Ja tak, o Boże, mój tato jest czarodziejem. Nie przyszło mi do głowy, że on po prostu idzie do kuchni, wyjmuje to z szafki, wkłada w tą szmatkę i wraca do mnie. O Jezus Maria, dzień. Ja się chwaliłam w przedszkolu, że mój tato jest czarodziejem. A w ogóle Emma ostatnio, Emma to moja przyjaciółka z Wysp Kanaryjskich. Emma dodała Instastory, gdzie była z czyimś psem i ten pies się nazywał Laska. No to ja jej odpisałam na to Instastory, że Laska po polsku to jest, się mówi na dziewczynę, ale no, że to jest taki specyficzny kontekst. I ciężko to przetłumaczyć. Nie, to jest ładna dziewczyna. Tak, tak bardzo, bardzo w skrócie. No, no tak, ale to też jest takie...
hej, laska, chodźmy tam i tam. To nie jest takie ładne określenie, w sensie... Co? No, w sensie to może być... To nie jest negatywne. Zacofaj, Janusz, znaczy, zależy jak to powiesz, to może być lekko negatywne, może być też takie, że po prostu ładna, ale jakby też jak dla mnie wskazuje na to, że taka trochę pusta czasami, nie zawsze. Zależy jak to powiesz. Bo ja czasami mówię do dzieci na kolonii, ej, laski, słuchajcie! A no to ja też... To my na ale tak się wkurzę, jak wszyscy głośno. To my na kolonii cały czas gadaliśmy, znaczy gadałyśmy do siebie, ej, laski, chodźmy już, bo się spóźnimy, albo coś. Tak, no to tak, ale na przykład jak powie do ciebie facet na ulicy, hej, laska... A, no dobra. No to... No właśnie. No i próbowała mi to wytłumaczyć, a ona powiedziała, no dobra, no czyli jak jest chłopak, to jest co, lasko? O Boże. Lasko. Tak, nie, to jest tylko do dziewczyn. A ja mi teraz... Jezus Maria, kocham Emma. Lasko. A w ogóle a propos mojej wycieczki do Energylandii, to... Czekaj, bo cały czas trzymam ten... No daj ten sobie... telefon. Dobra, na te banany, Jezu. Banany z Mixit. Jako najlepszy stojak do podcastu. Ale jedzie papierosami. Ufu. To był właśnie problem na Wyspach Kanaryjskich, że tyle młodych ludzi, prawie każdy palił papierosy. I wszędzie byłaś otoczona ludźmi, którzy palą, więc już w pewnym momencie nie dało się od tego uciec, bo by się nie miało żadnych znajomych. Byłaś palaczem biernym. No, czasami byłam, no i to było okropne, a więc się cieszę, że już nie jestem. Ale to byłam w szoku, jak dużo osób pali. No, dobra, Energylandia, mów. Wczoraj siedzimy sobie, znaczy jestem w łazience, Maja przychodzi, coś tam nadaje o tej Energylandii i że a, mamy taką paczkę, z którą jedziemy do Energylandii, a ja, o, to tam można wchodzić z przesyłkami. Chodziło oczywiście o paczkę znajomych. Czekaj. I jeszcze było jedno, było coś tam, gniazdko. A nie, kontakt. Że coś tam, czy z kimś otrzymuje kontakt. A ja mówię, że nie mówi się kontakt, tylko gniazdko. I a propos malowania kempingu w pokoju, to... I plaży, bo to jest ważne. A propos malowania kempingu w pokoju... I plaży, bo to jest ważne. Bo chodzi o farby, okej? Okay? Jest licytacja. O nie, zapomniałam o tym. To chyba było właśnie, jak się zaczyna od 4 liter strony, to że jest licytacja. Tak. No więc jest licytacja. W każdym jest razie... Licytacja. Ej, dobrze, teraz będę lecieć przez 4 godziny. Przelewałam farbę białą, z takiej saszetki małej, bo to był tester, do pojemnika po Mixit. Jak chcecie wiedzieć dlaczego, to musicie obejrzeć ten film. I... Ja to skomentowałam, że ta farba wygląda jak rozpuszczone pianki marshmallow. No bo ona tak wyglądała. Po czym przelewałam delikatnie żółtą farbę, ale tylko tak delikatnie, do pojemnika po jogurcie, który zresztą wyciągnęłam z kosza na śmieci, bo innego nie było. Musiałam go umyć, ale okej. No i skomentowałam, że to wygląda jak jogurt waniliowy. I Maji się przypomniało, że jak robiłyśmy plażę w pokoju i tam właśnie mam ją naprzeciwko, jest kolor żółty, pomarańczowy i różowy, to ten żółty wyglądał jak rozpuszczony... A komentowałyśmy wtedy, że wygląda jak rozpuszczony ser. Pomarańczowy jak dip. Nie, jak kogiel-mogiel. A, jak kogiel-mogiel, tak. Pomarańczowy jak dip do nachosów, a różowy jak sos truskawkowy. Ja naprawdę nie wiem, co my mamy z farbami, ale zawsze... Co my? Co my? Ja cię zaraz zabiję, Mania. Zawsze dostaniesz tym kijem. Zawsze musisz go stąd wyciągnąć. Ty dostaniesz gitarą. Dobra, wygrałaś. No widzisz. Też w sumie chyba uderzenie kijem byłoby gorsze. Dostaniesz patelnią. Ale musisz po nią iść, zdążę cię przyłożyć gitarą i zemdlejesz. Dobra, mamy 23 minuty tego, zaraz nam się aparat rozładuje. Więc chcę jeszcze coś powiedzieć z tych rzeczy, co mi ludzie wysyłają na podcast i mam do tego specjalny album i dlatego tak dużo gadam, żeby nie było niezręcznej ciszy w momencie, kiedy szukam tego albumu, a album nazywa się Na Podcast i właśnie w niego weszłam. Ty masz biegi. Wiesz?
Wiem. Nos mnie spędzi. Jest. No, widać, bo czerwony. Chciałyśmy z Mają pojechać do lasu, żeby no po te szyszki. Język polska trudna być. Jest licytacja. No i chciałam wygooglować, gdzie jest las, więc wpisałam las. Po czym wyszukało mi Las Palmas, Las Arenas, Las Vegas i Las Palmeras, więc nie dowiedziałyśmy się, gdzie jest las. Pojechałyśmy do lasu z brzozami. Nie przyszło mi do głowy, że przecież w lesie może nie być choinek. Trzeba było wpisać las iglasty. Iglasty, no. Dobra. Zaraz by nam wyskoczyło, że trzeba jechać w Bieszczady. A dawno temu na podcaście rzucałyśmy takimi głupimi tekstami na podryw. O Boże, nie! I ktoś mi wysłał dwa kolejne. Pierwsze, jesteś hot jak kaloryfer zimą. A drugie, znam się trochę na chemii i sądzę, że brakuje ci witaminy ja. Boże, jakie to jest słabe. Ale dobra, a czekaj, teraz przeczytam o tym al dente. Nie wiem, czy czytałam ci o tym al dente? Czytałaś. Dobra, to przeczytam jeszcze ludziom. Ja już nie mam nerwów. Znalazłam przepis, w którym trzeba między innymi ugotować makaron al dente. Byłam w około 20 sklepach. Są świderki, muszelki, nitki, kilkanaście albo nawet i kilkadziesiąt rodzajów makaronu, ale nigdzie nie ma tego solonego al dente. Zapytałam nawet w jednym markecie panią sprzedawczynię, czy dostanę u nich ten makaron al dente. Wiecie, co mi odpowiedziała? Że al dente to muszę sobie sama ugotować. No ja... Sole? Ja sole. Amerykę odkryła. Tylko żeby go sobie ugotować, to najpierw muszę go kupić. To chyba logiczne. Co za idiota, wymyślam przepisy z makaronem, którego nigdzie nie ma w sprzedaży. To było świetne. To jest cudowne. Pozdrawiam Glorię, która nam to wysłała. Następne. O, to jest z Facebooka, czyjś post. No więc dzisiaj rano przyszła do nas kobieta, podeszła do recepcji, przywitała się i krzyknęła, po czym powiedziała: zapomniałam zabrać psa! Zapomniała zabrać ze sobą psa. Do weterynarza! Jezus, Jezu, jakie to jest niewygodne. Na czym jeździ papier toaletowy? Na rolkę. Tak. Wow. Historia o tym... Brzozy na spodniach. Historia o tym, jak Maja robiła piankę. Marshmallow. Miała ją nadzianą na kija. I ona ją tak włożyła w ogień i ta pianka stanęła w ogniu. Maja tak trzyma tego kija przed sobą. Ta pianka jest aż taka niebieska, bo to ona się pali na niebiesko. I Maja się tak na nią gapi, tak z takimi oczami wychodzącymi z orbit. W ogóle nie wiedziała, co ma z tym zrobić. Ale jak się mocno dmuchnęło, to ta pianka gasła. Po czym była cała czarna, a w środku surowa. A i w ogóle na tym ognisku, to jeszcze było tak, bo ja ogólnie potrafię spalić wszystko, więc oczywiście chleb, który położyłam na tym ognisku, znaczy na tym grillu, jak go odwróciłam na drugą stronę, to był cały czarny. I najlepsze jest to, że ona go zdjęła z tego ogniska i położyła drugi i była dokładnie ta sama historia. Nic się nie nauczyła. I ona to zrobiła nieświadomie. O Boże, ty... No nie mogę. Nie możesz powiedzieć debilu, bo się wkurzę. Nie możesz powiedzieć barszczu, bo nikt nie będzie wiedział, o co chodzi. Więc możesz mówić głąbie. Ty deklu. Wiesz, co to jest dykiel? Dykiel? Co to jest dekiel? Nie, dykiel. Chyba dykiel. No bo mówi się deklu. No to chyba dekiel, a nie dykiel. Skoro mówisz deklu... No to dekiel. Czekaj, zaraz wygoogluję, co to jest dekiel. Dekiel. Dofelg? Co to jest? Nie. Rodzaj czapki z daszkiem noszony... O to. No dobra, wiem, co to znaczy, ty deklu, ale nie wiem, co to jest dosłownie. A. To jest... Rodzaj czapki z daszkiem.
czapki z daszkiem noszone w środowisku garnki? Korporacji akademickich. Co? To czemu to są garnki? A później nam pokazuje... Ale nie wiem, może dekiel to jest ta zatyczka do garnka. Znaczy, jak się to nazywa? Pokrywka. Widać, że mnie długo w Polsce nie było. Zatyczka do garnka. Ale ja czasami mówię takie głupie rzeczy. Zatyczka do garnka. Dobrze, że nie zatykaczka. W ogóle nasza trawa wali Chinami. Więc nie spałam w moim pokoju od kilku nocy, bo nie chciałam się otruć. W ogóle, jak byłyśmy na... Namiot ma dziurę. No wiem, że ma dziurę, no! Ta dziura... O, to dobrze, bo nie będzie na mnie. Okej. Okay. Jak pojechaliśmy na kemping na Wyspach Kanaryjskich, to tam była taka jedna laska i taki jeden gość, oni byli razem. To była laska. Czekaj, aparat się przegrzał. Aparat się przegrzał. Laska i lasko. Aparat się wyłączył, bo się przegrzał. Nie pamiętam w ogóle, o czym ja mówiłam. Więc chyba co, zakończymy mówiłaś, ten podcast? Nie, mówiłaś coś o... Pokaż mi tę część. Co? No, nie wiem, co ty chcesz. Nie mówić po niepolsku. Daj. O, mam historię o nazwie. Debil rozwalił mi deskę. Ale to może jakby podcast. To. No tak, to. Poszliśmy, nie... Opowiadam o kempingu, że pojechaliśmy na kemping i była ta, była taka jedna dziewczyna i ona przyjechała z takim facetem, a oni byli razem. Maja stwierdziła, że to jest tak, laska to, i lasko. To o tym mówiłaś właśnie. Tak, no więc była ta laska i ten lasko. I... Lasso. Lasse. No, masz, i no Bosse, tak, Lasse. I Lisa, i Anna, i jak no to jest laska i lasko. No, noc nie spędzi od tej brzozy. W ogóle ta brzoza już tak umiera. Laska no, ale... i lasy. No, laska i lasko. Tak ustaliłam i tak będzie. No więc... Oni... bo wzięliśmy wszystkie nasze rzeczy, żeby rozbić się z namiotami, ale musieliśmy iść tak z 15 minut, żeby nie rozbijać się tam centralnie przy parkingu, bo w nocy by nas stamtąd wygonili. I... Oni mieli... No, może nie kłótnie, ale taką solidną debatę na temat tego, kto co będzie niósł. I tak, nie no, ty weźmiesz namiot, a ty jesteś silniejszy, no co ty masz to. No ale nie mogę wszystkiego nieść, weź choć trochę, to ty weź to jedzenie, to weź tamto. Nie, to ja wezmę to jedzenie, a ty jednak tamto weź. Albo, a to może niepotrzebne, to zostawimy. I była taka debata o tym, co, kto ma nieść z tej dwójki. Ja mówię, w każdej parze zawsze tak jest. Po czym? Okazało się, że to nie tylko w każdej parze, ponieważ ja z Embą dokładnie jakieś 15 sekund później zaczęłyśmy, ej dobra, to może ja wezmę namiot. Nie, to ty weź namiot, a ja wezmę ten koc, ale ten koc jest lżejszy. Nie, dobra, no dobra, to ty masz ten koc, ja wezmę namiot. Dobra, a kto weźmie wodę? A ile mamy wody? Dwie, no dobra, to każdy weźmie po jednej. Ale w sumie to czy my potrzebujemy dwie wody? Nie, po drugą się wrócimy jutro. I była taka debata. Co kto bierze, ale zawsze tak jest, jak z kimś coś robisz. Dobra, noc. O, właśnie zobaczyłam, że mam dziurę w moskitierze. Chyba Mruniu próbował ptaka upolować. Gdzie masz dziurę? O tam. A. Ma taką małą, więc komar się raczej nie przedrze. Oj, komary są niezwykle głupie, ale niezwykle potrafią się przebić przez moskitierę. Dobra. Ja serio się nauczyłam od ciebie mówić. Ratunku. Oczekaj, mam jakieś, że rykłam na zmianę tematu Oli, bo gadałam sobie z Olą na Messengerze. Z jaką Olą? No to z Tajlandii. To było marzec, kwiecień, coś takiego. No i coś tam ja o surfingu, ona... o jedzeniu i ja tam, że dobra, walić to dobre żarcie jest ważne, albo coś tam o odchudzaniu. Ona oczywiście, że tak, jedzenie daje mi szczęście, nie odmówię sobie szczęścia. Kolejna wiadomość. 3 sekundy później wysłana, żeby nie było. Ej, wulkan na wybuch. Ja siedzę w robocie, a jej koleżanka pojechała obczajać i wysłała mi zdjęcie z tym wulkanem. A ja na to, o matko, rykłam na cały samochód tą zmianą tematu i teraz muszę ludziom wyjaśniać, o co kaman.
ale to było dobre. Jedzenie daje mi szczęście. Nie odmówię sobie szczęścia. Ej, wulkan nam wybuchł. One są w Tajlandii? Nie, na Islandii. Dobra, i tym wybuchającym wulkanem kończymy ten podcast. Czemu? Czy ty nie chcesz kończyć podcastu? Tak, bo mi się fajnie leży. No to możemy nagrać kolejny, ale już nie wideo, bo aparat się zaraz znowu przegrzeje. Poza tym musimy jeszcze nagrać test kempingowych lifehacków. A, właśnie. Ja tylko powiem jedną rzecz. Jako? 5-Minute Crafts. Weźcie się, postarajcie i róbcie normalne lifehacki, które można przetestować. No nie, po prostu szukamy tych lifehacków i wszystkie są tak głupie. One są tak niedziałające. Na przykład był taki lifehack, że nie masz toalety w lesie. Wszystkie, dosłownie wszystkie są z kiblem. Tak, tak. Wszystkie. No i było tak, nie masz toalety w lesie, zrób tak, kup sobie takie krzesełko z takiej, z materiału, wytnij w nim dziurę, na tym, a do tej dziury podepnij worek na śmieci, na tym połóż deskę klozetową i ją otwierasz, siadasz, no i się załatwiasz. Ale czy oni nie wiedzą, że można po prostu kucnąć za drzewem i już? No naprawdę. I to jest dużo wygodniejsze, bym powiedziała, niż na jakimś krzesełku kempingowym. Z workiem pod dziurką. Z workiem. No weź później ten worek, tachaj ze sobą do jakiegoś śmietnika, a tak to co zabrałaś naturze, oddajesz naturze. Czemu kończymy podcast z historią o kupie? No bo to jest podcast bez sensu. Dobra. Więc dziękujemy Wam bardzo za słuchanie tego podcastu. A, jeszcze nie powiedziałam tego. Weź mi to, potrzymaj. No, trzymaj. Chciałam się zamknąć. Zgadnij, co chcę powiedzieć. Że cię spędzi nos! Że napisałam nową książkę, Banda Szalonych Obozowiczów, więc jak lubicie kempingowe klimaty, to przeczytajcie. Wpadajcie też na mixfit.pl i z kodem rabatowym Marysia5 róbcie zakupy. Marysia5, zaraz się przegrzeje aparat. Chodź szybko, kończymy ten podcast. I słyszymy się następnym razem. Widzimy się pamięci za 2 lata. Pa!